No co no, mamy wrzesień, większość z was wróciła już do szkoły, współczuję, ale ja was dobrze na ten powrót przygotuję. Dzisiaj czas na lekcję geografii. Zostaję pilotem samolotu. Dzisiaj zawieram was na wycieczkę dookoła świata na laptopie, którego dostałem od Lenovo oraz NVIDIA. Zaraz o tym sobie jeszcze porozmawiamy, ale tak, Flight Simulator. Pokażę wam 7 niesamowitych boisk na całym świecie. Słuchajcie, no jestem przygotowany, specjalnie zorganizowałem sobie drążek do Airbusa. Wydaje mi się, że wielu z nas myśli, że na luzie bylibyśmy w stanie wylądować samolotem. Dzisiaj sprawdzimy, czy to mi się uda. Plan jest taki, że zaczynamy w Gdańsku. Z tego pięknego miasta rozpoczynamy lekcję geografii i tak naprawdę wybieramy się na północ, do Norwegii. Po tym jak szybko zobaczymy stadion w Gdańsku, wybierzemy się do Henningsvær, wioski rybackiej położonej na północy Norwegii. Jest przepiękna. No dosyć daleko, ale jest tutaj boisko. Słuchajcie, nie do końca stadion, ale boisko, na którym kiedyś w życiu chciałbym zagrać. Jeśli chodzi o maszynę, którą polecimy, to no będzie to kawałek drogi. Jako, że mam drążek do Airbusa, to postawmy na A320 Neo. Dobra, jestem gotowy do lotu, nie ma sprawy. No i właśnie się zastanawiam, słuchajcie, czy my robimy to tą kamerą, czy nie. No, dobra, najpierw to ja sobie zwolnię hamulce. Silnik odrobinę mocniejszy, no i spróbuję to zrobić z tej perspektywy. Mam nadzieję, że podobam wam się w tej kompletnie nowej perspektywie kamery. No musimy osiągnąć prędkość około 220 węzłów. Jeśli dobrze pamiętam, to akurat fajnie jest podkreślone na tej kamerze. Ta perspektywa jest straszna po prostu. Naprawdę tutaj mam wrażenie, że nic nie widać, ale okej. Tak jak mówiłem, naszym celem jest Norwegia, ale mam zamiar też oczywiście zacząć od stadionu w Gdańsku, bo jest na tyle cudowny, że nie wyobrażam sobie, by wam go nie pokazać. Tam widzimy, mamy lądowisko w Donimierzu, nigdy tam nie byłem, nigdy o tym nie słyszałem. Ogółem lekcja geografii dla mnie, nie? Bo zobaczymy, czy jestem w stanie dolecieć na lotnisko w Gdańsku. Nie no, może będzie jakoś w tym kierunku. Mam nadzieję, że pasażerowie tego samolotu na razie nie są jakoś przestraszeni. Uważam, że lecimy w miarę solidnie i lecimy w dobrym kierunku, no w kierunku morza. Zaczniemy od areny w Gdańsku. Kiedyś, no, pierwotna nazwa to miała być Bursztynowa Arena, stadion zbudowany na Mistrzostwa Europy 2012. Zdecydowanie jeden z najpiękniejszych obiektów w Europie. Wielka szkoda, że nie możemy się nim delektować na co dzień w grze. Naszej ukochanej oczywiście. Dobra, no mam nadzieję, że dolecimy, bo mój plan jest taki, że dolatujemy do Norwegii. Obecnie no to lecimy w złym kierunku, nie? Ale no to dlatego, że wiecie, my się obracamy. Przepraszam najmocniej za to moich pasażerów. Jak tam? Okej, chyba wszystko w porządku. No, tutaj takie typowe blokowiska i sobie fajnie wzdłuż wybrzeża polecimy, choć oczywiście to nie jest adekwatna wysokość dla takiego samolotu, ale ja tu robię wyjątek, słuchajcie. Mamy bardzo wysoką prędkość, muszę ogarnąć silnik, bo to się źle skończy. Zły samolot wybrałem, jeszcze te chmury, no ale to typowa trójmiejska pogoda w wakacje, akurat. No jest lotnisko, z którego przyleciałem. Jak mi powiecie, że ja nie znajdę tego stadionu, przecież tu są normalnie modele 3D. Czekajcie, no tak naprawdę na wprost, słuchajcie, jakoś na wprost powinien być ten stadion, bo ja muszę odhaczyć pierwszy. No tu, no przecież mamy to, ludzie, mamy to, piękny bursztynowy stadion przed nami. A nie, to pole. No to prawdopodobnie nie zdałbym tutaj badań okulistycznych. Jest! Jest! Dobra, dobra, mamy to! Czekajcie, niżej zejdziemy. W górę i pauza! Dobra, cyk. Uwierzcie mi, że ten stadion na żywo wygląda znacznie lepiej. Dobra, cel Norwegia. No i teraz kilka słów o laptopie od Lenovo, który wraz z NVIDIA jest partnerem tego odcinka. Tak jak mówiłem, partnerami dzisiejszego materiału są NVIDIA oraz Lenovo ze swoim laptopem Lenovo Log 15 IRH8. W środku znajdują się topowe podzespoły, w tym NVIDIA GeForce RTX 4056 GB RAM-u GDDR6. To bardzo fajny wybór wśród kart graficznych dostępnych w laptopach. Rdzenie Tensor 4. generacji dają 5-krotny wzrost przepustowości dla sztucznej inteligencji wykorzystywanej do renderowania pikseli i zwiększenia liczby klatek na sekundę, co sami później zobaczycie. Dodatkowo sam laptop posiada obudowę, której konstrukcja obejmuje praktyczny dostęp do tylnych portów, co znacznie ułatwia pracę na nim, jednocześnie wprowadzając odrobinę koloru i urozmaicenia na zewnątrz. Ten laptop dostępny jest w kilku specyfikacjach, jeżeli chodzi o procesory od marki Intel, m.in. Intel Core i5-12450H 12 generacji lub Intel Core i7-13620H 12 generacji. Ekran to IPS, 15,6 cali, 144 Hz, rozdzielczość Full HD. Warto podkreślić, że jest to laptop bardziej do pracy, tak na co dzień, ale dzięki NVIDIA on radzi sobie również dobrze z grami. Jeśli chodzi o serce wszystkich ustawień, jest to Lenovo Vantage, gdzie każde ustawienie można dostosować do własnych potrzeb. Parametry systemu, dostosowywanie profili termicznych, optymalizowanie aplikacji czy otrzymywanie kluczowych aktualizacji systemu. To wszystko znajdziecie w tym miejscu. Przy okazji, przy zakupie laptopa Lenovo Legion w zestawie otrzymujemy również 3-miesięczną subskrypcję usługi i
Xbox Game Pass. No i przy zakupie możecie zgarnąć aż 4 kody do polskich gier w akcji Lenovo i Polski Gaming. Po pierwsze to my musimy polecieć w górę, więcej mocy, żeby było ciekawiej, to dodałem wam tutaj drugą perspektywę, którą będę czasami pokazywał, żebyście widzieli, jak sobie radzę tym drążkiem. No dobra, czas teraz potraktować to trochę na poważnie i musimy się wznosić. Jeszcze raz, no chciałbym przeprosić wszystkich pasażerów za to, że lot tak wygląda. I niestety dostaję informację od wieży kontrolnej, że co ja robię? Pozwólcie mi gotować. I lećcie tak 10 godzin. No pewnie, jestem jakiś autopilot, no ale lądowanie z takiej perspektywy dla mnie, nie? Znaczy, spróbujemy zaraz. Super widoki. Czekaj, dobra, gdzie jest to lotnisko? Ja muszę zobaczyć na mapie, gdzie dokładnie jest ten stadion. Swoją drogą, przepiękne miejsce. Nigdy w życiu nie byłem w Norwegii i wiem, że trzeba to zmienić, nie? Że dopiero Flight Simulator mi to pokazał, ale... I teraz, słuchajcie, koncentracja. Ja co chwilę będę robił jakąś pauzę, ale wydaje mi się, że nawet dosłownie teraz pod nami będzie to... boisko. Uwaga, czy odhaczymy ten przepiękny... Nie, to nie tu. Ja muszę maszynę zmienić. Taki kabel mnie zadowoli. Dobra, hamulec zwolniony, silnik na maksa, lecimy, słuchajcie. No, teraz chociaż wiem, dokąd się wybieramy. Szybciutko tylko sobie tę mapę przybliżę. No, mam nadzieję, że na GPS-ie będzie to widać. No, jak widzicie, to jest dosłownie prosta droga. No to co? W górę, powolutku. To jest maszyna, którą już można robić ciekawsze rzeczy i tak naprawdę to nie jest jakaś duża wycieczka, bo akurat ten samolot jest wolniejszy, spokojniejszy, no i przy okazji, wiecie, no mogę sobie wszystko zobaczyć. Czekajcie, te klapy. Na razie klapą niestety jest mój poziom lotnictwa. A wiecie co? Może wylądujemy na tym boisku? Ludzie, ja to już czuję, nie? Czuję, że już zaraz zobaczymy to boisko, ale serio, robimy sobie challenge, lądujemy na murawie. Okej, w tym momencie zwiększyłem prędkość symulacji, to mi się już bardziej podoba. Czekaj, stój, dobra. Chyba mamy teraz rzeczywiste tempo, ale jesteśmy bardzo wysoko. Tak mnie przeraża ta perspektywa. Ale jeszcze trzymamy wysokość, nie jest źle. No dajcie mi zobaczyć to boisko. Jest! Mamy to, tutaj je widać. Dobra, cel zaliczony. Tylko no... to wygląda gorzej niż ten helipad w Dubaju, ale... Dobra, bo zacznijmy od tego, że bardzo szybko leciałem. Teraz troszeczkę wytracamy prędkość. Kurde, to jest tu. Dobra, próbujemy lądowanie na jednym z najpiękniejszych boisk na świecie. Czy to się... To się nie uda. Czekajcie, bo troszeczkę mocy tracimy. Szybko spróbujmy to uratować jeszcze. Kolejnym celem jest miasto dla mnie bardzo sentymentalne. Postanowiłem pokazać wam, jak wygląda Liverpool z góry. Lecimy na Anfield. Drodzy widzowie, tym razem witam was na lotnisku Johna Lennona. Jesteśmy w Anglii, Liverpool. No. Dobra, mamy to. Ja, bo tam na dole tak fajnie pas startowy widać, teraz ogarnąłem. Mógłbym być pilotem samolotu, gdybym mógł oglądać to z takiej perspektywy. Oczywiście wielu z was może polemizować, prawda, czy Anfield jest jednym z najpiękniejszych stadionów na świecie. No, bardziej tutaj chodzi o klimat, o to, jakie mam wspomnienia z tym miejscem. No, ja jestem fanem w ogóle tych brytyjskich stadionów, ponieważ one są często właśnie tak po prostu wśród bloków. Wielu kibiców starszej daty, no może tak naprawdę przejść 2-3 minuty i jest już w miejscu, gdzie może to obejrzeć swoją ukochaną drużynę w akcji, więc tak po prostu, no jest to kompletnie niepowtarzalny klimat i jak na przykład, no stadion w Gdańsku jest cudowny, tak jednak, no to nie to samo. Dobra, czekajcie, bo tak bardzo możliwe, że trochę nie ogarnąłem sytuacji, no to jest Liverpool, nie? Tam są doki, tam jest centrum, widzę hotel, w którym spałem, a to oznacza, momencik, bo za duża prędkość, niestety zaraz dojdzie do tragedii, chowamy te klapy, zapomniałem. Jest, jesteśmy, słuchajcie, widać. No tak zastanawiam się, czy po rozbudnie, jeszcze nie po rozbudowie. O, rany, dobra, i tutaj dla widzów, słuchajcie, dla widzów, spróbujmy. Za bardzo to Anfield, kurde, nie przypomina, jak tak przeleciałem nad tym. Przepraszam! Teraz czas na obiekt wyjątkowy. Nie mam opcji, że przeczytam tę nazwę. Keker Tarsła, Grenlandia. Tak, też jestem zaskoczony, że tam grają w piłkę. Mają nawet swoją małą ligę. Ale super, słuchajcie, no tutaj już kompletnie inne klimaty, no czuć tę zimę. Też fajnie byłoby się kiedyś tam wybrać. No ale wszystko jest możliwe, jak wystarczająco bardzo się chce. A spróbujmy sobie wystartować tak, choć no naprawdę, ja tu nic nie widzę. No jak ja mam lecieć samolotem, jak ja tu nic nie widzę? Wydaje mi się, że możemy już wystartować. Okej, oderwaliśmy się. Kolego, trzymasz się? Nie wiem, co się dzieje. Nie, no jaki za mały kąt to... Będę z wami szczery, przed rozpoczęciem nagrywania tego filmu zacząłem nawet trochę się jarać lotnictwem. Zastanawiałem się, może czas na jakąś nową ścieżkę w życiu, spróbować czegoś nowego. To są moje pierwsze momenty, no nie byłem przez nikogo szkolony. Raz leciałem z Łukaszem Czepielą,
No i tak, to ja mogę sobie lecieć. Kompletny chill, fajna prędkość osiągnięta. Oj, musimy się przedrzeć przez tę chmurę, dobra. A może zejdziemy trochę niżej, by omijać te chmury. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale ja, gdy byłem troszeczkę młodszy, to zawsze marzyłem o grze, gdzie moglibyśmy, wiecie, no, pójść po każdym kawałku na świecie. No to nie jest GTA, tutaj nie możemy wyjść z tego samolotu i nie możemy się przejść po tych miastach, ale sam fakt, że tu jest, kurde, cały świat, naprawdę, możemy się wybrać w dowolne miejsce na świecie, zobaczyć je, no, z powietrza, jest to też naprawdę imponujące, ale serio, takie GTA, coś a la GTA, żeby można było zobaczyć to wszystko, chodząc postacią sobie, no kto wie, patrząc na to, jak obecnie to AI, technologia się rozwija, myślę, że wiele rzeczy będzie możliwych. Dobra, jesteśmy 3 km od celu i widzicie tutaj już boisko mamy. No możemy uznać, że zaliczyliśmy już kolejny cel. No nie wiem, pograć sobie tutaj w piłeczkę z widokiem na takie góry. Jeszcze tutaj nie jest to aż tak dobrze odwzorowane. No wiecie, gdy jest chłodniej, no to śnieg. Tutaj jakieś lodowce. A ja chyba to nie jest prawdziwa prędkość tej symulacji, dobra. O, tu jest boisko. No nie wiem, skoro człowiek jest w stanie wylądować na helipadzie. Nie. Dobra, ale wylądowaliśmy. Tym pozytywnym akcentem kończymy naszą przygodę w Europie. Trochę świata zwiedziliśmy. Teraz mam dla was kilka słów o technologiach Nvidia. Więc tak, zacznijmy od DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling. To technologia, która wykorzystuje AI do zwiększenia rozdzielczości i poprawy wydajności w grach. Spójrzcie teraz na to, ile DLSS3 daje w naszej grze odcinka. Po lewej stronie mamy obraz bez tej technologii, po prawej z włączonym DLSS. Zwróćcie uwagę na szczegóły animacji. Tu mamy Alan Wake 2. Deep Learning Super Sampling pozwala na wyświetlanie bardziej szczegółowych tekstur i zwiększenie liczby klatek na sekundę. To sprawia, że gra wygląda i działa znacznie lepiej. Podsumowując, DLSS to prawdziwa rewolucja dla graczy. Ta technologia pozwala cieszyć się niesamowitą grafiką i płynnością nawet na najwyższych ustawieniach. Teraz kilka słów o ray tracingu. To technologia, która symuluje zachowanie światła, co pozwala na tworzenie niezwykle realistycznych efektów świetlnych i cieni w grach. Zobaczcie, jak ray tracing działa w nowej grze Star Wars Outlaws. Cienie i odbicia są dużo bardziej realistyczne, co dodaje głębi i autentyczności każdej scenie. Tu gra, która stała się niezwykłym hitem, czyli Black Myth Wukong. Te refleksy na wodzie, te dynamiczne cienie. Ta niezwykła technologia sprawia, że gry są jeszcze bardziej immersyjne i realistyczne. Jest jeszcze coś takiego jak Nvidia Reflex. Minimalizuje to opóźnienia między tym, jakie polecenia wydajemy komputerowi, a tym, co widzimy na ekranie. Jest to kluczowe dla płynności rozgrywki, w szczególności w grach o wysokiej dynamice. Skoro o dynamice mowa, widzimy tutaj Formułę 1 2024. Z Nvidia Reflex każda komenda jest natychmiast przekazywana do gry, co daje przewagę w szybkich wyścigach. Greyzone. Szybka reakcja tutaj też jest kluczowa. Nvidia Reflex redukuje opóźnienia, co pozwala na precyzyjne i błyskawiczne reakcje. Nie oszukujmy się, Nvidia Reflex to must have dla każdego gracza, który liczy na największą responsywność i precyzję. Takie technologie jak DLSS, Ray Tracing czy Nvidia Reflex kompletnie wznoszą rozgrywkę na niespotykany wcześniej poziom. Słuchajcie, jeśli chcecie doświadczyć tych nadzwyczajnych technologii, koniecznie sprawdźcie laptopy Lenovo z kartami graficznymi Nvidia. No i dosłownie, lecimy dalej. Czas polecieć do raju. Papeete, stolica Polinezji Francuskiej, w której nawet rozgrywane są mecze Pucharu Francji, gdy jest taka potrzeba. Wolałbym tutaj odrobinę inny czas, bo tak w nocy to za wiele nie zobaczymy. Bora Bora. Mamy tu skromne lotnisko Motu Mute. Naszym celem będzie stolica Polinezji Francuskiej, czyli Papeete. Niestety nie byłem tu jeszcze. Jednym z moich marzeń jest zobaczenie właśnie tego niesamowitego miejsca na świecie. No, czysty raj, ale zachmurzyło tutaj. No jak widzicie, tu mamy boisko. Kilka słów o nim. Tak naprawdę mamy tu kilka obiektów sportowych obok siebie. Ja jednak zaznaczyłem boisko, które jest najnowsze, najlepszej jakości i spełnia standardy FIFA. Zostało ono wybudowane w około 2011 roku. Co ciekawe, według opinii ludzi, stadion Pater Tychon Nui dostępny jest dla każdego, więc jeśli macie ochotę, możecie sobie na nim zagrać. Będę o tym pamiętał. Podoba mi się ten tekst strony. 48 minut? Przyspieszymy to. Dobrze, drodzy widzowie, no czas na odrobinę egzotyki. Chyba nie ma człowieka, który nie chciałby zobaczyć Polinezji Francuskiej na żywo. Tutaj pas startowy mamy dosyć skromny. Na szczęście jestem na tyle już doświadczonym pilotem, że na spokojnie będziemy w stanie z tego wystartować. Powoli już mamy w porządku prędkość, no to poczekajmy, nie ma co się śpieszyć. Maszyna poszła w górę. No i dobra, będzie trzeba na pewno zmienić kierunek. No 48 minut to dużo w czasie rzeczywistym. Nie będę ukrywał, że badałem troszeczkę temat na YouTubie, jak wygląda społeczność Flight Simulatora. No i trafiłem na dużo osób, które pokazywały filmy z lotów w czasie
rzeczywistym, dlatego no ogromny szacunek. Ale dobra, ja tutaj nie będę tak mulił, słuchajcie, skoro jesteśmy w Polinezji Francuskiej, no to pokażę wam troszeczkę tego pięknego miejsca. Jedny, tam tak długo się leci z Europy. W sumie chyba na podróż trzeba poświęcić jakieś 40 godzin, no jest to troszeczkę dużo, ale na pewno warto. Troszeczkę detale zwiększyłem, żeby to lepiej wyglądało. Ta woda, naprawdę, ta woda. Takie uspokajające to jest, serio, jakbym teraz miał prawdziwy symulator w domu, sobie tak siedział przed monitorem, no przecież... Ach, myślę, że w miarę przyjemnie grałoby się tutaj w Food Champions, serio. Wzniosłem się trochę wyżej, żeby wam to... Nie no, coś pięknego. Na szczęście ta gra jest na tyle piękna, że możemy tak jakby teleportować się do miejsca, które ustawiłem sobie na mapie. No jeśli chodzi o to Papę T, no to w porównaniu do Bora Bora, no tak po prostu, no to jest rozwinięte miasto, oczywiście... Bardzo turystyczne, bo te wyspy tak naprawdę tylko turystyką mogą żyć ze względu na położenie, prawda, geograficzne, 5 km do celu, ale... Może uda się kogoś namówić, żeby tutaj takim fajnym samolotem przyleciał, nagrać jakiś film. Dobra, widzę już stadion, ale no nie jest to niestety stadion piłkarski. Dobra, spokojnie z tą prędkością. Nie no, nie przed metą. Nie, co się stało? Ale tam był stadion, tam był stadion i się... Jeszcze w stragan z mango trafiłem. Dobra, jako że jeszcze nie wylądowałem w tym odcinku, a no nie oszukujmy się, no to jest jeden z najważniejszych punktów symulatora latania, to zrobimy tak, że zobaczymy sobie to boisko i następnie wylądujemy na lotnisku w Papete, nie wiem jak to akcentować, niestety nie jestem specjalistą od Polinezji, przepraszam. Gdzieś na pewno tutaj się kryje Rafa Kolaro, na pewno gdzieś tutaj się kryje Rafa Kolaro, na pewno gdzieś tu się kryje Rafa Koralowa. No i teraz, o już widzimy tam piękne zielone boisko spełniające standardy FIFA. Obiecuję wam, słuchajcie, obiecuję, że jak forma będzie trochę lepsza, ja się poświęcę, polecę na te boisko, ja coś nagram dla was stamtąd, naprawdę, ja dla was to zrobię. No to dobra, kolejny stadion zaliczony, zmieniłem sobie punkt docelowy, czas wylądować w Papetę. Ja już zmniejszę... Moc silnika, wydaje mi się, że takie 140 będzie akurat, żeby wylądować. Powinienem być chyba troszeczkę niżej, a co najważniejsze, powinienem być tutaj bardziej wyprostowany, ale okej. Ja mówię, ja trenowałem, słuchajcie, ja trenowałem dużo na ten moment. Dobra, próbujemy wykręcić i teraz prostujemy, słuchajcie, prostujemy. Ja tutaj też widzę na tym radarze. Krzywo jestem, ale na szczęście ten pas jest wystarczająco długi, żeby przyjmować tutaj loty transkontynentalne i dobra. To się może udać, ja wiem, że to nie wygląda najciekawiej, ale to się może udać, ja w siebie wierzę. Mamy długi pas, to nie jest duży obiekt, chwila prawdy, czy uda się wylądować? O rany, z tej perspektywy, no jesteśmy w miarę na środku, już zaraz będzie touchdown. Czy się uda? Ja już szykuję hamulce. Moje pierwsze lądowanie w tym... Mamy to, słuchajcie, będziemy to mieli. Hamujemy, mamy to, ludzie, mamy to. Halo, mamy? Dobra, teraz dopiero uderzyłem, udało się, wylądowałem, dałem radę. Wow, przełączmy sobie kamerę, no ale zwolnijmy, dobra, jest ten hamulec. Zmieniam zdanie o tym kursie, chyba się za to zabiorę. Dobra, hamulce włączone, no powinienem zrobić taksi, prawda, do jakiejś bramki podjechać, ale szczerze, tak patrzę na nasze kolejne cele. Myślałem, by polecieć jeszcze na Fidżi, ale wystarczy tej egzotyki. Czas na Stany Zjednoczone. Zabieram was do miasta, w którym byłem. Miasta, w którym będą rozgrywane Mistrzostwa Świata 2026, czyli Inglewood albo Los Angeles. Ale to osobne miasto. Portem, z którego odlecimy, będzie Los Angeles i tak naprawdę zrobimy sobie takie kółko zaraz obok Los Angeles International Airport. Znajduje się lotnisko Santa Monica, to bardziej dla bogatszych ludzi. Jak ktoś chce mieć bliżej do domu, to proszę bardzo, zrobimy sobie takie kółko na odległość 10 km. I słuchajcie, skoro jesteśmy w Los Angeles, prawda, Kalifornia, Hollywood, no to wydaje mi się, że muszę poprowadzić coś w takich gwiazdorskich klimatach. To wygląda jak coś, co należy do Taylor Swift. Cieszę się, że mogłem być na obiekcie, do którego teraz zmierzamy. Tu naprawdę nie wierzę, że tam będą rozgrywane Mistrzostwa Świata. Palmy w stadionie to jest tak abstrakcyjne, ale zarówno też tak przepiękne. No, mnóstwo hajsu na to poszło. Właściciel Arsenalu, jeśli dobrze pamiętam, w to inwestował. Byłem tam, piękne wspomnienie, nie narzekałem, z chęcią tam wrócę. No i powoli możemy już wystartować. Wydaje mi się, że jednak z takiej perspektywy nie będę w stanie zobaczyć tego obiektu. Santa Monica byłoby w kierunku, w którym dokładnie teraz skręcimy. Tam mam zamiar wylądować i no, tak jak mówiłem, no tutaj gwiazdy Hollywood, te klimaty, blichtr. Chwila, dobra. Kurczę, ale tak trudno mi nad tym zapanować. Tak się składa, że stadion jest niedaleko tego lotniska. Ja też spałem w tej okolicy Inglewood, no kiedyś ona była...
trochę nieciekawa. Bałem się tam wracać w nocy, ale nic koniec końców mi się nie stało. Mam tylko nadzieję, że do czasu Mistrzostw Świata to nie ogarną transport publiczny, ponieważ tragicznie to wygląda, jeśli chodzi o okolice tego stadionu. Wiecie co, no z daleka widzę tam taki sedes. Ogółem lecę z głowy, nie? I mam nadzieję, że z głowy będę w stanie wam pokazać ten stadion. Pamiętam, że jak pierwszy raz przyleciałem do Los Angeles, to leciałem właśnie z tamtego kierunku. Oczywiście jako pasażer, no nie prowadziłem. I fajnie by było widać ten obiekt z góry. Tak jest, tutaj SoFi Stadium. Przepiękny obiekt, zejdźmy najniżej, jak to tylko możliwe, żeby wam go pokazać. Byłem, widziałem, to nie to. Ale czekajcie, bo my jesteśmy blisko, co go... Oj, przeciążenie. Zrobimy to inaczej. Tu mamy Compton, to lądować tu nie chcę. Nie, no przecież, no... Ty, chyba tego stadionu tu nie ma. Przelecieliśmy obok forum, no i tu była pustka. No słuchajcie, stara mapa była, to tego nie widzieliśmy, ale... Naszą przygodę kończymy w mieście, które również będzie gospodarzem mistrzostw. Jest to Vancouver w Kanadzie, a stadion to BC Place. Słuchajcie, mistrzostwa świata będą też w Vancouver. Miasto, które no, można nazwać stolicą elektroników, tak jakby naszej ukochanej firmy. BC Stadium, obiekt, który myślę, że dobrze znamy z gry, jest on... No tutaj, ogromny stadion, tak naprawdę w centrum miasta, w downtown, ale wiecie co, na koniec zaszalejemy? Coś przyjemniejszego, żebyśmy mogli to podziwiać. Stawiam na śmigłowiec. No chyba to śmigłowiec, nie? No mam taką nadzieję, wygląda na taki. Ale nim to... O, ty! Wiecie co, to chyba będzie trudniejsze troszeczkę niż w GTA. Ale okej, system sterowania taki sam tak naprawdę. No mój cel jest za nami, ale wydaje mi się, że jest to fajny akcent na zakończenie. Tylko jak tu się obrócić, nie? Zastanawiam się, co jest trudniejsze, czy takie turystyczne uprawnienia samolotowe, że tak to brzydko nazwę, czy właśnie na śmigłowiec. Nawet nie wiecie, jak trudno nie mówi się helikopter. Jeśli chodzi o lotnisko Vancouver, bardzo dobrze je wspominam. Nie było tłumów, szybka przesiadka, szybkie też wyjście z lotniska po uzupełnieniu odpowiednich dokumentów wcześniej. Dużo przyrody po przejściu przez security, więc polecam, słuchajcie, polecam. Jeśli chodzi o samo miasto, niesamowite. No nie wiem, jak myślicie o miastach, o których... które chcecie zobaczyć w życiu, no to wydaje mi się, że Vancouver raczej tak za bardzo nie znajduje się na tej liście, ale no cieszę się, że mogłem to zobaczyć. Widać już pięknie centrum Vancouver, mnóstwo wieżowców oczywiście w tym mieście, ale też dużo właśnie przyrody i też tak naprawdę no wyjeżdżacie z tego downtown, które tak tam widać i jesteście dosłownie 20 minut od gór, gdzie grizzly podobno chodzą. No byłem w tych górach, ale grizzly niestety nie widziałem. Szkoda. Z chęcią bym tam wrócił, bo czułem się świetnie, czułem się bezpiecznie. Tak też porównując do Stanów Zjednoczonych, no, tak naprawdę to miasto jest kawałek od Seattle, a taka różnica w ogóle w kulturze, w ludziach, no coś pięknego. Był to mój pierwszy raz w Kanadzie i mam nadzieję, że nie ostatni. Z chęcią tam wrócę. Tu jest też taka właśnie fajna wyspa po lewej stronie nad tymi wszystkimi statystykami, fajny market, dobre lody tam jadłem. Nazywa się to Granville Island, jeśli dobrze pamiętam, a my już zaraz kończymy tę wycieczkę krajoznawczą. Przed nami BC Stadium Vancouver, tutaj po lewej stronie widzę też hotel, w którym miałem przyjemność zostać, no do siedziby elektroników nie mam zamiaru się wybierać, ale to właśnie tutaj będą też rozgrywane mecze Mistrzostw Świata 2026. No na tym stadionie nie byłem, ale jako że to jest Vancouver, przepiękne miasto, to wydaje mi się, że właśnie na Mistrzostwa Świata w roku 2026 będzie można się tutaj wybrać. I wiecie co? Nie wiem, czy gra mi na to pozwoli, ale czy damy radę tu wylądować? Czy damy radę? No skoro dach jest zamykany, nie? Hamujemy. I to będzie odpowiedź. Co lepiej mi wyjdzie? Czy lądowanie helikopterem, czy... Przepraszam, śmigłowcem? I będziemy mieli zaraz odpowiedź. Co mi lepiej wyjdzie? Śmigłowiec, czy... samolot? Ej, ale dobra, to wygląda naprawdę tak w miarę przyzwoicie. Czy to się uda? Czy wyląduje na BC Stadium? Odbijemy się, czy... Myślałem, że hamuje. Ważne, że wylądowaliśmy w najpiękniejszym miejscu na świecie. Ofertę Lenovo, jak i wszystko NVIDIA znajdziecie w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Czy będę pilotem? Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat przede mną, gdzie będę mógł czegoś się nauczyć. Nie wykluczam tego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Powodzenia w szkole. Jestem z wami. Cześć!